TVG9, Klaudiusz Wesołek. Co do możliwości masowej imigracji do Polski imigrantów z krajów muzułmańskich, to generalnie ludzie w Polsce wykazali się zdrowym instynktem. Zareagowali jednoznacznie negatywnie, no jakby czując, że tutaj no, planuje się jakąś inwazję na ich kraj. No, jeśli chodzi o argumenty, no to tam czytając w internecie, no to śmiałem się z niektórych, że no tam w muzułmańskich krajach to wszyscy się rżną tylko i gwałcą i tak dalej. Ale no to już było wtórne uzasadnianie, takie racjonalne, tego, co po prostu instynktownie ludzie czuli. I czyli słusznie, że po prostu ktoś tu planuje inwazję w celu no, kulturowego zniszczenia Europy no, no i na naszej Polski. Niestety różni intelektualiści, to nie tylko ci lewacko-liberalni, ale też ci chrześcijańscy, katolicy, no, zaczynają opowiadać kocopoły. Takie, no, teoretycznie słuszne, ale jakby, no, nie na temat, oderwane od rzeczywistości. No, tu się pod kątem chrześcijańskiego miłosierdzia lubi rozwiązać takie sprawy. No, pamiętajmy, że chrześcijańskie miłosierdzie, aczkolwiek jest ważne, no, nie zwalnia nas z obowiązku myślenia. I z tego, żebyśmy nie zostawali w ten sposób wpuszczani w kanał. Bo jeśli chodzi o pomoc tym ludziom, no i imigrantom, no to przede wszystkim trzeba pomagać im tam na miejscu. Tam na miejscu pomagać w tych krajach, skąd uciekają. Jeśli tam nie można, to w krajach ościennych. I bo to jest i tańsze, i lepsze zarówno dla nas, jak i dla tamtych ludzi. I właśnie w ten sposób należy im pomagać, a od nas niestety się ich przede wszystkim odsyłać. Tam im na miejscu dawać pomoc. No, jeśli już naprawdę, no, będzie sytuacja taka, że no, nie, niektórym trzeba będzie, nie będzie można odesłać, czy tylko tutaj będzie można udzielić pomocy, no tak, to można pomyśleć wtedy dopiero o właśnie chrześcijańskim miłosierdziu wobec nich. Na razie po prostu trzeba myśleć i działać racjonalnie i chronić się przed tą nawałą. No bo w ogóle są takie teorie, ale to akurat no jeszcze nie, no nie rzeczy nieudowodnione, że specjalnie te wojny i rewolty w krajach muzułmańskich były robione po to, żeby doprowadzić do tego masowego napływu imigrantów. No tego nie wiemy jeszcze, ale jest to bardzo prawdopodobne. Ale tak czy owak, no widzimy, że ktoś już usiłuje wykorzystać tamtą sytuację humanitarną do tego, żeby tutaj nam zorganizować masowy napływ, no, który zniszczy naszą kulturę i cywilizację. No wiadomo, że służy to wielkim korporacjom, służy to globalizacji, no po prostu łatwiej no, z globalnego punktu widzenia sterować i rządzić takimi krajami, które nie są jednolite, są wewnętrznie rozbite. Bo już no, Feliks Konieczny mówił o tym, że no nie da się zbudować kraju rozdwojonego cywilizacyjnie. A i tak on mówił wtedy o cywilizacjach takich, które w tej takiej no, podstawowej warstwie bardzo się, znaczy ludzie tych cywilizacji w takim życiu no, codziennym za bardzo nie różnili od nas. Dopiero te różnice w jakiejś głębszej
warstwie były, ale i tak on ostrzegał przeciwko właśnie niespójności cywilizacyjnej kraju. Po prostu uważał, że nie da się zorganizować życia publicznego według dwóch cywilizacji. A tu przyjadą nam ludzie, którzy zupełnie na innych wartościach wychowani, ale nie tylko na wartościach, ale dla nich, gdy zobaczą kobietę w sukience mini, to uważają, że to biedna kobieta prosi, żeby ktoś jej tam pomógł. No. Nawet w takich sprawach jest kompletna rozbieżność, niespójność, zaraz masa problemów, trudność w budowaniu jakiejkolwiek jedności w takim kraju, gdzie jest masowy napływ ludzi z innych kultur i cywilizacji. Dlatego tam pamiętajmy o tym chrześcijańskim miłosierdziu, ale przede wszystkim musimy myśleć i działać racjonalnie.